Dzień dobry, witam wszystkich naszych słuchaczy. Kolejny odcinek Na Wślizgu. Dzisiaj porozmawiamy z kibicką Natalią na Twitterze pod pseudonimem Pyśka na temat Lechii Gdańsk. Witamy cię serdecznie. Cześć, witajcie. Oczywiście ze mną, jak zazwyczaj, jest Michał Przybycień. Cześć, Michał. Cześć, witam. Ostatni mecz Lechia Gdańsk zagrała derbowy z Arką Gdynia. No i chcielibyśmy cię podpytać o twoje wrażenia na temat tego meczu. Ten mecz no nie był piękny. Atmosfera jakby wokół meczu tu było akurat piękne. Pod tym względem nasi kibice pięknie jakby pożegnali naszych piłkarzy jadących do Gdyni. Były race, były przyśpiewki, mnóstwo pirotechniki i innych rzeczy. To, co kibice lubią najbardziej. Natomiast wyszło jak wyszło, Arka wygrała 1-0. Ten mecz tak naprawdę trochę bez historii był, bo my zagraliśmy słabo, byliśmy totalnie wykartkowani. Przypomnę, że Neugebauer i Iwan Żelisko dostali żółte kartki w poprzednich meczach i tak naprawdę no niestety no nie mieliśmy tej siły rażenia. No i plus dosłownie na 10 minut przed spotkaniem spadł mega śnieg, no i potem to co widzieliście, co się działo, no niestety dla nas zakończyło się porażką. Natomiast no Arka wygrała pierwszy raz od 16 lat, jakoś mnie to tam nie mierdzi. Natomiast tak naprawdę poważny mecz będzie na wiosnę, bo to będzie chyba przedostatnia kolejka, no i zobaczymy, jak to wyjdzie. Natomiast ten mecz tak naprawdę do zapomnienia, w ogóle w tych warunkach to się nie da grać, ale oczywiście wszyscy mieli te same warunki, tak? Natomiast no Arka po prostu była lepsza o tą jedną bramkę i tyle. No rzeczywiście ciężko się to oglądało, szczególnie w pierwszej połowie. Nie, no słaby był ten mecz, no nie oszukujmy się, mega słaby. Nie chodzi mi o poziom, tylko też właśnie o śnieg, że ciężko się tak to oglądało, zanim tak piłka nie została zmieniona na pomarańczową. No było kolorowo na boisku, bo kartek też trochę, szczególnie w końcówce, dwie czerwone, po jednej dla każdej z drużyn. Także no, ja się nie zgodzę. Myślę, że miał trochę emocje ten mecz, szczególnie po tej bramce dla Arki. Ale rzeczywiście tutaj Lechia nie zagrała najlepiej i można powiedzieć, że jeśli chodzi o kibiców, to na pewno obie drużyny wygrały i to była ozdoba tego meczu. Dokładnie, zgodzę się. Oczywiście tam pod koniec też tam jakby Lechia trochę przycisnęła, więc no nie mówię, że nie było jakby w ogóle emocji, no bo nie można tak tutaj przesądzać. Natomiast dla mnie granie w ogóle w jakikolwiek uprawianie sportu, jeszcze tym bardziej piłki nożnej, w taki śnieg i taką zimnicę jest po prostu absurdem, no ale no mamy taki klimat, jak kiedyś to się mówiło i niestety musimy sobie jakby z tym żyć. Natomiast tak, no wyszło jak wyszło, ale tak jak mówię, że największą ozdobą tego wszystkiego było to, że wszyscy kibice, zarówno Arki Gdynia, jak i Lechii Gdańsk, po prostu cieszyli się z nadchodzącego meczu i to było fajne, bo naprawdę nasi kibice mega pożegnali naszych piłkarzy, którzy jechali na stadion w Gdyni i naprawdę można było poczuć, że to jest coś więcej niż ten mecz. Czy obecne miejsce w tabeli was jako kibiców satysfakcjonuje, czy stawiacie sobie większe cele, jak to widzicie? No wiesz, no ja bym chciała, żeby po prostu oni awansowali, nieważne jak, ważne, żeby awansowali. W tym momencie jesteśmy na odpowiednim miejscu w tabeli, mamy bardzo dużo kontuzji, mamy wykartkowanych graczy, tak jak mówiłam, i no jakby ciężko jest rzeźbić w czymś, jeżeli nie masz możliwości. Trochę mnie to niepokoi, bo ostatnio był wywiad z Paolo Urferem, który powiedział, że nie wie, czy będą w ogóle transfery. Chyba wszystkich to zaskoczyło, że on jeszcze nie wie. No zobaczymy, kiedy się dowie, kiedy będzie więcej kontuzji w zespole, to wtedy może stwierdzi, że mamy tylko dwóch obrońców tak naprawdę nominalnych. Jeżeli jeden będzie kontuzjowany, no to tak naprawdę nie mamy w ogóle już kim grać. Drużyna była budowana właściwie na szybko. No i fajnie udało się zbudować pierwszą jedenastkę, ale mam wrażenie, że trochę brakuje ławki. I chciałem się też spytać o to, jakie wzmocnienia są planowane. Wiadomo, że na razie Paulo Urfer być może trzyma to w tajemnicy, ale powiedz, gdzie ty byś widziała najwięcej wzmocnień, na jakich pozycjach? Ja bym chciała, żeby tylko Paulo Urfer miał taką jakby strategię, jak właściciel Rakowa zrobił
przed jakby rozpoczęciem sezonu, że on powiedział, nie, my tam spokojnie będziemy kontraktować wolnych zawodników albo w ogóle nie nastawiamy się na transfery, a jakoś na Sony Kitala czy innych osobników, którzy byli bardzo dobrzy, jednak się udało zabrać pieniądze. Natomiast to było specjalnie zagranie, żeby Raków spokojnie sobie prowadził negocjacje. Ja nie wiem, czy Lechia i Paulo Urfer myśli tak samo. Mam nadzieję. Tak samo jak Kevin Blackwell mówił, że są potrzebne transfery, tak Sławo Grabowski mówi, że też są mega potrzebne transfery. A potem wychodzi Paulo Urfer i on w sumie stwierdza, że nie wie, czy będą. Więc trochę jest to dziwna sytuacja, ale mam nadzieję, że jednak po tych cudownych grudniowych meczach, które naprawdę kocham w polskiej lidze, obojętnie czy w Ekstraklasie, czy w pierwszej lidze, to mam nadzieję, że jednak trochę zobaczy, że nie można w taki sposób dociągnąć do końca sezonu, bo my po prostu w kwietniu i w maju wysiądziemy fizycznie. Tak jak czasami kilka razy już tak było w sezonach Ekstraklasy, jak było mało zawodników. A jeżeli chodzi o wzmocnienia i jakie pozycje, no przede wszystkim napastnik. Mamy Bobczeka, który no jest nowy, tak? No on się jeszcze aklimatyzuje, jeszcze trochę musi to potrwać, myślę, że na wiosnę będzie okej. Okay. Natomiast widać w nim duży potencjał. Mamy też Łukasza Zywińskiego, który na razie nie jest osobą, która super strzela. Na pewno na te końcówki dobrze motywuje zespół, bo my też widzimy w tych wszystkich filmikach klubowych, że on jest chyba taką osobą mega pozytywną w szatni i jakby napędzającą ten zespół, nie? Więc to taki, nie mówię, że atmosfericz, ale myślę, że taka pozytywna osoba, która daje kopa, nie? Zespołowi. Natomiast co do dalszych, my tak naprawdę wszędzie potrzebujemy tych wzmocnień, oprócz środka pola, według mnie. Środek pola mamy całkiem spoko i według mnie nie potrzeba wzmocnień, natomiast no na przykład na lewym skrzydle. Teraz obecnie Conrado jest kontuzjowany i tylko tak naprawdę Max Kłań gra obecnie na tej lewej flance. Raz był przestawiany na środek pola, co było bez sensu w ogóle, bo jego szybkość i zwinność, no i ta kiwka robi swoje po prostu po lewej stronie i musimy to wykorzystywać. Natomiast no właśnie mamy problem ze zmiennikami, tak? Którzy nie dają zbyt dużo dla zespołu potem jak wchodzą na boisko. No i to jest nasz główny problem tak naprawdę, bo my mamy całkiem dobry zespół. W sensie, no zobaczcie, no jakby jedenastka pierwsza jest całkiem niezła, tak? Jak na pierwszą ligę, super. Natomiast no gorzej jest z tymi rezerwowymi, no i mamy właśnie tych kontuzowanych, czy Conrado, czy Luis Fernandez, to jest mega problem zespołu, nie? Także tutaj, jeżeli chodzi o skrzydła, napastnik i obrona, gdzie mamy tylko dwóch nominalnych obrońców, których tak naprawdę jest ciężko jakby zastąpić, jeżeli jedna osoba wypadnie, no bo nie mamy kim ich zastąpić tak naprawdę obecnie, tak? Mamy... To teraz jest pytanie tak do ciebie, czy ta kadra jest rzeczywiście dobrze skomplektowana, bo w każdym zespole się pojawiają kontuzje, nieprzewidziane sytuacje, więc czy nowy właściciel rzeczywiście skompletował tą kadrę na potrzeby klubu i żeby osiągnąć cel, czy to była troszeczkę taka łapanka, żeby uzupełnić i rzeczywiście zagrać, jak to wy jako kibice postrzegacie? Wiesz co, jest to mega problematyczne. Nie istnieje jedna odpowiedź. Tak naprawdę jedynie co wiemy, że Rifet Kapić, Iwan Żelisko i Kamilo Mena grali ze sobą, no to jest całkiem okej. Okay. Tak? Natomiast dalej mamy Dominika Piłę na przykład na skrzydle, który może wszędzie grać, i na prawym, na lewym, na obronie lewej jest teraz stawiany z powodu nieobecności Conrado, czasami występuje Kałachur, który też był wcześniej kontuzjowany, także mamy mega problemy tutaj z kontuzjogennością, natomiast no ja liczę jakby no na tych naszych piłkarzy, którzy są mega wyróżniającymi osobami w tym zespole, no to jest mega dla mnie osobnik Iwan Żelisko, który no przed jeszcze wykartkowaniem się na Arkę na meczu no niszczył tam po prostu jakby wszystkich. Tak samo Rifet Kapić, który przejął opaskę i też naprawdę fajnie to wygląda, że motywuje tych chłopaków na boisku i oni się też go słuchają. Więc to też jedna absencja, czyli Luisa Fernandeza, powoduje, że ktoś wskakuje za niego w jego buty i całkiem nieźle sobie radzi, więc no zobaczymy jak dalej będzie, tak? No i nasz joker Tomek Neugebauer, który jest po prostu, ja nie wiem, z kosmosu czasami nagle się pojawia. Miał tak naprawdę mega słaby okres i pojawił się dwa mecze, strzelił bramki, które są mega ważne i
naprawdę chwała mu za to, więc oby tylko strzelał jak najwięcej tych goli i tego mu życzę. No i wiecie, musimy mieć szerszą kadrę, po prostu. Na każdej pozycji tak naprawdę możemy odnotować jakiś problem. Ostatnio nie mieliśmy prawego obrońcy, bo Dawid Bugaj miał problemy z barkiem. Może trzon jest, natomiast zmienność jest zbyt duża czasami, jeżeli chodzi o obronę. Szymon Grabowski jest trenerem Lechii Gdańsk. Jak kibice oceniają nowego trenera, jego dotychczasowe osiągnięcia, jego ruchy taktyczne i podejście do meczu? Jak wiecie o tym, no to już myślę, że wszyscy wiedzą, że w pewnym momencie już nie mieliśmy nawet kim zagrać w sparingu. Trener Grabowski przyszedł do nas jeszcze za czasów poprzedniego właściciela Mandziary i fajnie, że został, bo jednak widocznie Paulo Urfer, mimo wymiany wszystkich ludzi, wszystkich piłkarzy, wszystkiego, co jest możliwe, zostawił trenera. Więc tak naprawdę widać, że jest w nim potencjał. No i najważniejsze tutaj, ja widzę taką pomoc w Kevinie Blackwellu, który mu pomaga pod względem różnorakim. Nie wiemy, jak dokładnie jest sprecyzowana jego posada. Natomiast na pewno od kiedy się Kevin Blackwell pojawił w klubie, na pewno trochę się zmieniło jednak pod tym względem właśnie taktycznym. Widać, że piłkarze są mega pozytywnie nastawieni do jego obecności w klubie. Natomiast trener Grabowski oczywiście mega fajny człowiek, mega dobrze nastawiony do kibiców. Wszystko jest przed nim. Oczywiście dajemy mu kredyt zaufania, bo na razie jesteśmy na dobrym miejscu w tabeli. Na razie wszystko jest okej. Pamiętajmy o tym, że Lechia no, po prostu odbudowuje się z gruzów dosłownie, tak? Które zostaliśmy po spadku z Ekstraklasy. Pierwsza liga jest dosyć specyficzna i teraz kwestia jest podstawowa. Jak wy jako kibice patrzycie na element szybkiego powrotu do Ekstraklasy? Czy z nowym właścicielem wydaje wam się to realne? Wiesz co, tak naprawdę w lipcu to myślę, że już w pewnym momencie myśleliśmy, że za chwilę zaczniemy od czwartej ligi, bo naprawdę było niekolorowo i kiedy Paulo Urfer się pojawił i zaczął robić te swoje porządki i w pewnym momencie zrobił pierwszy transfer, zakontraktował Luisa Fernandeza, to my stwierdziliśmy, Boże, co tu się dzieje w ogóle i co teraz, kogo jeszcze zakontraktuje, także to była taka bomba transferowa, żeby chyba powiedzieć, słuchajcie, dobra, stwierdzamy, że jest to poważny projekt. Wprowadzamy najlepszego zawodnika pierwszej ligi poprzedniego sezonu i jedziemy po prostu, tak? I to nam dało takiego kopa, że jednak coś może się dobrego zadzieć. Ja tylko tak powiem z perspektywy Krakowa. Widzieliśmy w poprzednim sezonie, że no, główny faworyt do awansu musiał się przedzierać przez baraże i to nieudanie, więc ta pierwsza liga potrafi zaskoczyć, tam wiele elementów musi się zgadzać i nie jest wcale tak łatwo wrócić do Ekstraklasy. Mam teorię, że paradoksalnie łatwiej jest się utrzymać niż wrócić, bo wiele drużyn zakopało się w tej pierwszej lidze, które spadały chociażby pod Beskidzie, tak? No, które teraz stoi na krawędzi, broni się w ogóle przed spadkiem do drugiej ligi. Podejrzewam, że pewnie się obroni w końcowym rozrachunku, bo jeszcze połowa sezonu do końca, ale na pewno nie jest łatwo. Zgodzę się z Tobą w 100%. Ta liga jest totalnie nieprzewidywalna. Jakby pierwsza liga bazuje głównie na sile i wysokości zawodników. Na przykład no, mamy takich dryblasów w obronie, że ja mówię, Boże kochany, jak tam Luis Fernandez obok stanął, no to mówię, co jest? No, to nie ma opcji, żeby wygrał jakiś tam pojedynek czy coś w tym stylu. Także oczywiście wygrywał pojedynki w zupełnie innych okolicznościach, tak? Jest to zawodnik techniczny, no to tutaj nie ma problemu. Natomiast no, jest ciężko i będzie ciężko. Na pewno będzie ciężko i zgodzę się z Twoją teorią, że jest zdecydowanie prościej się utrzymać w Ekstraklasie niż wrócić do Ekstraklasy. Natomiast no, jak zwykle, wiesz, no, będziemy walczyć z całych sił. Ja myślę, że wszyscy są nastawieni i wiedzą tak naprawdę, że od nich się oczekuje powrotu tej Ekstraklasy. Tak naprawdę władze klubu z prezesem na czele no jakby nie wyobrażają sobie innej możliwości. Co będzie, jeżeli nie awansują? Czy zakładacie jakieś czarne scenariusze? Będzie nam bardzo przykro. Co mam zrobić? No wiesz, jakby ja jestem kibicem już od dziecka. Ja w wieku 4 lat poszłam, czy tam 3, mój tata zabrał mnie na pierwszy mecz. Ja z Lechią zostanę zawsze, tak? I
nieważne, czy by grali w pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, nieważne, no, ale oczywiście chciałabym oglądać na jakimś poziomie te mecze, no bo czasami w tej pierwszej kopią się po czołach, jak to się mówi. Natomiast tak, no, jeżeli nie wywalczymy tego awansu, no to będziemy walczyć w następnym sezonie. No trudno, no jakby, wiecie, ja osobiście przeżyłam ten spadek z Ekstraklasy po meczu z Zagłębiem. Zostałam na stadionie, nie wiem, z 40 minut po prostu i patrzyłam się w boisko i nie wierzyłam, że zespół, który grał w lidze konferencji, gdzie byłam na meczu wyjazdowym z Rapidem Wiedeń, że mógł spaść do pierwszej ligi, będąc jednocześnie na czwartym miejscu w poprzednim sezonie. Dla mnie to jest jakiś hardcore, ale oczywiście wiadomo z jakich względów to było. Brak pieniędzy, brak pensji, kłótnie pomiędzy właśnie piłkarzami, obrażanie się, po prostu dramat. Także było, minęło, trzeba zamknąć ten jakby rozdział. Myślę, że on jest mega już zamknięty. Jest nowa ekipa, która po prostu musi walczyć z całych sił, żeby awansować i nieważne w jaki sposób to zrobimy. Czy będziemy męczyć tam po prostu 1-0 w każdym meczu, okej, trudno. Kolejny raz Stokowiec po prostu będzie mi się śnił po nocach. Nie ma problemu, tylko byleby wywalczyli awans. Wydaje mi się, że to jest wkalkulowane to, że mogą po prostu ten awans nie wywalczyć i na pewno władze klubu będą miały jakiś na to plan później, tak? Oczywiście teraz musimy mega walczyć o to, żeby był ten awans, bo nikt w Gdańsku nie chciałby zagrzać dłużej miejsca w pierwszej lidze niż rok. Wydaje się chyba, że to jest jednak długofalowy projekt i raczej nawet jak Lechia nie awansuje, to tutaj chyba dalej będą pieniądze pompowane i być może nawet jeszcze większe, kto wie. Wiesz co, nikt tego nie wie. Tak naprawdę my nie wiemy, ile Paweł Urfer zainwestował już pieniędzy, jakie ma pieniądze. Tak naprawdę znowu kupowanie klubów w tej polskiej lidze to jest takie, dobra, przyszedł jakiś typ. Nie wiadomo skąd, to znaczy wiadomo akurat w tym wypadku, ale co my wiemy o tym funduszu? No. Jest zbyt mało informacji, żebyśmy się zaznajomili z władzami, bo kibic, który aż tak mocno nie żyje tą drużyną, tylko na przykład jest raz na 2 tygodnie na meczu i nie za bardzo interesuje się tymi wszystkimi aspektami klubowymi, to on nie ma pojęcia, kto tam jest. Musi być ta komunikacja. Jakby na początku, jeszcze za czasów Adama Mandziary, no ta komunikacja to była jakiś po prostu koszmar. Zwalniane osoby z pionu marketingu, z poziomu PR-owego, z poziomu rzecznika. Tutaj akurat też za czasów Paulu Urfera już jeden padł. Sami kibice chcą właśnie tej większej komunikacji. Na przykład były prezes, pan Zimowit Deptuła. Na Twitterze on się z nami kontaktował, normalnie odpowiadał na pytania. Jaki prezes danego klubu odpowiada na pytania kibiców? No dobra, no jest może z Wisły Kraków, tak, dokładnie, tak. Ewentualnie, tak? Okej, okay, dobra. Ale akurat kibice nie są często z tego powodu zachwycone. Wiem o tym, bo ja też czytam, oglądam, interesuję się wszystkim, co jest związane z tymi markami większymi i cały proces tego przejmowania tej Wisły Kraków i tak dalej, i tak dalej. Był mega dziwnym wydarzeniem ogólnie, że na początku właśnie ta Mada Global miała wejść do Wisły Kraków, potem przeszła do nas. I też można zobaczyć, w jaki sposób Paul Urfer miał jakiś tam pomysł na daną drużynę. Tak on sam powiedział, że on przychodzi do sportu w Polsce, żeby promować tych młodych zawodników i potem ich sprzedawać. To jest tak naprawdę nasz target. Spoko, niech grają dobrze, niech potem idą za grube miliony do jakichś innych drużyn, żebyśmy my dostali hajs na przykład na ośrodek treningowy, którego nie mamy. Oglądałam właśnie konferencję prasową przed spotkaniem z Miedzią Legnica, który odbędzie się u nas już w niedzielę. To przecież my nie mieliśmy gdzie trenować, bo nasze boisko na Trauguta, które jest naszym takim ośrodkiem treningowym, można powiedzieć, no jeszcze nie jest podgrzewane. W grudniu będzie. Więc teraz nasi piłkarze trenowali pod balonem. Mam nadzieję, że Paul Urfer trochę tutaj zainwestuje, bo naprawdę można tutaj wyciągnąć dużo. My kibice mieliśmy już obiecywane, tak, ośrodek już powstanie. Jeszcze, Jezu, zaraz Wam powiem, po 2012 roku, 2011, jeszcze Maciej Turnowiecki, poprzedni prezes klubu, obiecywał tutaj, że tak, że mamy już działkę w Bystrej, że będzie piękny ośrodek i tak dalej. No i co, jest 2023 i na razie jak nie było, tak nie ma. I są tylko zapowiedzi. Piłkarze muszą mieć bazę, muszą
mieć jakby większe możliwości. No i przede wszystkim akademia, tak? Nie możemy mieć jakichś tam 3, 4, 5 boisk, które są tutaj używane. Musimy mieć właśnie taką akademię jak Lech Poznań, Jagiellonia. Musimy iść w tą stronę, tak? No bo jeżeli chcemy kogoś sprzedawać i wychowanków naszych promować, no to musimy to zrobić, po prostu. Na koniec pytanie o ostatnie mecze w tym roku. W najbliższej kolejce Miedź u siebie, później też w Gdańsku Chrobry Głogów, który po słabym początku sezonu teraz się odbudowuje i zdobywa punkty. I na koniec w ostatniej kolejce w tym roku Motor Lublin, który co prawda nie jest już tak rozpędzony jak na początku sezonu, ale dalej trzyma się tej czołówki. No pewnie powiesz, że tutaj prognozujesz 9 punktów, ale jak to widzisz tak realnie? Czy tutaj te dwa spotkania z Miedzią i z Chrobrym, to, że są w Gdańsku, może przesądzić o zwycięstwie Lechii? Tak naprawdę naszym bardzo dużym atutem jest nasze własne boisko i nasi własni kibice, więc wiadomo, że oczywiście fajnie, że wypadają te dwa mecze u nas bezpośrednio i zarówno z Miedzią, gdzie musimy się pokazać po przegranej w ostatnim meczu, żeby kibice zobaczyli, że to po prostu był jakiś wypadek przy pracy i tyle. Natomiast Chrobry Głogów, no tak, no tutaj się coś odbudowało w tej drużynie. Chyba my wygraliśmy pierwszy mecz 4-2. Natomiast jeżeli chodzi o Motor Lublin, gramy na wyjeździe. Ja nie wiem, kto układa ten grafik, ale zawsze Lechia gra tego 16 grudnia, nieważne czy tam grała w Ekstraklasie, czy teraz gra w pierwszej lidze, zawsze na południu, gdzie jest po prostu tak zimno, że tam będzie minus 15 stopni. Pamiętam, że kiedyś graliśmy z Górnikiem Zabrze, gdzie temperatura była minus 13, a odczuwalna chyba minus 16 czy 17. I po prostu dla mnie to jest szaleństwo totalne, żeby grać w takich warunkach i właśnie zawsze ustawiają po prostu Lechię właśnie tam, zawsze gdzieś muszą na to południe po prostu wystawić, jest po prostu taka zimnica, że ja naprawdę im współczuję i w ogóle nie rozumiem, w jaki sposób mamy grać normalnie jakby w tych warunkach, no ale to już jest chyba tak naprawdę pogadanka na inną sposobność. Natomiast oczywiście prognozuję zawsze 9 punktów, ja zawsze obstawiam, że Lechia wygra, natomiast chciałabym i życzyłabym sobie takie 7 punktów dla nas, żeby wygrać te dwa mecze u nas i z Motorem wygrać lub zremisować, wiadomo o co chodzi, i wtedy sobie spokojnie czekamy na wiosnę, budujemy skład, żeby ta trochę dopracować tą ławkę rezerwowych i jedziemy z tym, no bo musimy po prostu wejść do ekstraklasy, awansować i dalej planować całą historię tego klubu na nowo, po prostu. Dziękujemy za dzisiaj poświęcony czas. Zapraszamy kibiców Lechii Gdańsk na nasz profil na Wślizgu. Będą pojawiać się wkrótce też nowe nagrania i nowe materiały. Dziękuję serdecznie Natalko za to, że poświęciłaś ty swój czas, że opowiadałaś o swoich wrażeniach. Mam nadzieję, że będziesz z nami wkrótce znowu. Gratuluję, po raz pierwszy zostałaś jako kibic kobieta tutaj współautorem podcastu. Co bardzo wiesz cenimy. Co? A jest nas więcej, powiem ci, tylko że chyba będę musiała jakiś, nie wiem, tutaj zaproponować innym osobom płci żeńskiej, żeby troszeczkę mnie wsparły w tym, bo naprawdę dużo kobiet kibicuje klubom piłkarskim w Polsce i mają na pewno też dużo do powiedzenia, więc szukajcie. Po prostu. Dziękujemy serdecznie za dzisiaj. Dzięki. Natalka Kibicka, Lechii Gdańsk i Michał Przybycień. Grzegorz Złotego pozdrawiamy i zapraszamy na następne materiały.